Dzień dobry, nazywam się Elizaweta Nachorna i jestem kandydatką do Wrocławskiej Rady Kultury. Z natury jestem muzykiem, a zawodowo pracuję jako specjalistka do spraw współpracy i wydarzeń Fundacja Ukraina i zajmuję się organizacją wydarzeń kulturalnych. Wrocław jest miastem otwartym i wielokulturowym, ponieważ myślę, że taka rada pozwoli bardziej skutecznie zwrócić uwagę na wartościowe inicjatywy kulturalne i będzie tworzyć kulturową politykę miasta. Jestem młoda i ambitna, jednocześnie jestem przedstawicielką jednej z najliczniejszych obcojęzycznych kultur we Wrocławiu, a dzięki mojej pracy w fundacji myślę, że mogę mówić w imieniu wszystkich migrantów mieszkających we Wrocławiu, dlatego zauważyłam, że mój głos będzie miał znaczenie w Radzie Kultury. Między innymi chciałabym się skupić na wydarzeniach wielokulturowych, które angażowałyby również cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu, tak samo jak i obywateli Polski, a także mam nadzieję, że będą głosem wszystkich migrantów reprezentować ich interesy i inicjatywy. Z ostatnich takich większych wydarzeń wziąłem współudział w zorganizowaniu społeczno-edukacyjnej wystawy Cisza wspólną ze Stowarzyszeniem Układ Formalny, a tak na co dzień w pracy organizuję różne warsztaty kulturalne, prezentacje książek, koncerty, wystawy i oczywiście, że każdy dzień gram na ukulele. Zapraszam wszystkich, nie tylko obcokrajowców oczywiście, żeby zagłosowali na mnie. Będę bardzo wdzięczna za wasz głos i to jest naprawdę ważne dla mnie i dla wszystkich przedstawicieli innych kultur.